Dobrze, że w ogóle stałem w tym miejscu, bo gdybym stał bliżej, no to ten czołg mógłby, że tak powiem, spowodować, że byłoby bardzo ze mną źle. Wow, 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 wow! Ale to było wredne. Ja się tak nie bawię. Nie wiem, czemu mam coś takiego, że kurde, trzecie podejście zwykle do albo nagrywania, albo po prostu, gdy muszę się, nie wiem, gdzieś tutaj pojawić. Wiecie, że na przykład wracam z ZW, to idzie mi wtedy lepiej. I nie wiem, czemu tak jest. Oj, ten ziomek już został trzepnięty i bardzo dobrze, kurde. Ale muszę przyznać, że roślinność tutaj, w sensie, że rośliny, które tutaj występują, bardzo ładnie się prezentują. Serio. Uważam, że to jest jedna z kolejnych pięknych planet. No w ogóle, jeżeli mogę to powiedzieć, to w sumie Ratchet i Clank... Oj, przepraszam, Ratchet i Clank 1 ma naprawdę bardzo piękne planety. Bo pięknie graficznie one się prezentują. Dobra, jedna połowa mostu jest, że tak powiem, tutaj ogarnięta, więc czas na drugą połowę mostu, która jest tutaj. Oczywiście, że tak. Domyśliłem się, ponieważ gdy już pierwsza, jakby ta lewa strona mostu została, że tak powiem, tutaj zainstalowana, to raczej druga też byłaby, bo wątpię, żeby Ratchet po prostu robił sobie takie wielkie skoki. No wiecie, o co mi chodzi, nie? Tutaj w ogóle jest taka opcjonalna misja, że w sumie nie musimy jej robić, bo nie jest ona wymagana. Bo potrzebujemy tutaj... jak te buty się nazywają? Magnet butsy, czy jakoś tak, no. No więc właśnie, ale polecimy sobie do tego ziomka. Blasted thing, it won't budge. I've tried everything I know short of nuclear weaponry. No, never mind. Well, you tried. See ya. Not so fast, soldier. You're going into that compound even if I have to throw you. Aha! That ventilation shaft leads to the turret platform. Soldier, find a way to use that shaft to infiltrate the compound undetected. You've shown bravery by making it this far, soldier. And for that, I reward you. I intercepted this communique that you might find useful. Take it. I'm off to find my battalion. Good luck. Hello once again, fellow blog. I hope this message finds you well. As many of you know, our home planet is no longer habitable. We've abandoned our factories, our laboratories, and our happy lives because of the encroaching pollution, leaving much behind. Fortunately, the nearby planets will supply us with all we need to create our new home, which is nearing completion. Once our scientists locate the ideal orbit, our new world will be perfect. So reserve your space now. Prime locations are filling up fast. Good day. Now do you understand why we must stop him? He won't rest until he has destroyed every planet in the galaxy. Yeah? Well, I got bigger fish to fry. Bigger than the galaxy? Well, different fish anyway. Look, didn't that commando guy say we could get into that compound? Yes. By using the ventilation shaft. But we will need something special to walk on that. Fine, let's get going then. We'll come back later. Okej, więc od czego by tutaj zacząć? Może na spokojnie. Okej? Więc tak, generał, który tutaj był, informował nas, że dalej się nie dostaniemy, w sensie na tamtą oto stronę. Ale dostaniemy od niego nagrodę, która... wiecie, no... tą nagrodą był Infobot, ponieważ dostaliśmy się do niego. I z cutscenki, która miała miejsce, wynika to, że Drek chwalił się, że planeta jest prawie skończona. Bo wiecie, tam opowiadał o tej swojej planecie, którą chce tam stworzyć. I mieliśmy pokaz kolejnej planety pod nazwą Orkson. Planeta, która oryginalnie była dla Blargów, czy coś w ten deseń. Swoją drogą, te bombowce, które atakują batalię, są w ogóle opcjonalną misją, czyli innymi słowy, nie jest to misja wymagana. I też warto wspomnieć, że batalia nie jest planetą, do której musimy wracać. Tak w ogóle.
Więc wiecie, po prostu to, co zrobiliśmy tutaj, to raczej zrobiliśmy wszystko. Chyba że zdecyduję się na zrobienie tej opcjonalnej misji. Zaplątałem się. Warto też wspomnieć, że Drake poszukuje orbity dla tej swojej syntetycznej planety, bo wiecie, w końcu planeta Drake'a musi gdzieś powstać, czyż nie? Więc naładujmy sobie w ogóle ammo w Gadgetronie. No. Więc żegnaj tutaj sklepikarzu w Gadgetronie, który zostałeś spłaszczonym i podróżujesz po czwartej gęstości. A my za ten czas wchodzimy do shipa. Ominąłem sobie już tą cutscenkę, wybaczcie. I proszę bardzo. To jest ta misja opcjonalna i mamy tutaj znowu dwóch złotych śrubek. I tak samo tutaj, dwie z dwóch. Więc myślę, że teraz, ponieważ mamy tutaj dwie planety, które nam się odblokowały, więc myślę, że na sam początek polecimy na planetę Gaspar. I tutaj również mamy dwie złote śrubki do zebrania, więc... Let's do it! Gaspar. Więc co ja mogę o tej planecie powiedzieć? Jedyne co powiem to to, że jest tutaj bardzo dużo lawy, co zresztą w ogóle widzicie i nikt raczej by nie chciał się tutaj skąpać w tej lawie. A przynajmniej ja bym bardzo nie chciał, bo o ile lubię gorącą kąpiel, tak... No tutaj byłoby to dosyć przeszkadzające, I guess. Ale lawowy poziom, fajna sprawa. Lawowa planeta też fajna sprawa, więc cieszę się, że coś takiego zostało zaimplementowane w tej gierce. I się trochę dziwnie czuję, że już zaczynam drugi akt gry, tak szczerze. Nie wiem. Wydaje mi się, że Ratchet i Clank 1 dosyć szybko się skończy jako seria na moim kanale. Oj, możemy teraz za działkiem siedzieć. Zarąbiście. Ale nie za bardzo wiem, na co by mi się to teraz przydało, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy tylko jednego ziomka. A raczej nie chcę całego ammo używać na jednego knypka. Bez przesady, nie jestem taki. No, też musiałem się wrócić, żeby tutaj tą sekcję odblokować, ale swoją drogą, kurde, muszę to znowu podkreślić, bo ja niestety taki jestem i musicie się z tym pogodzić, my guys, tak, to chciałem powiedzieć, oczywiście, że tak. Soundtrack na tej planecie jest cool, co zresztą w ogóle zauważyliście, że każda planeta moim zdaniem ma spoko soundtrack, ponieważ jeszcze się nie zdarzył soundtrack, który by mi się nie podobał, tak, jeżeli ma być całkiem szczery. Ale to chyba dobrze, tak mi się wydaje. Proszę państwa, właśnie przed chwilą mieliście zaprezentowany obraz głupoty. Serio. No nic nie było tak bardzo głupiego jak to, co przed chwilą zrobiłem. God damn it, kurde. Ale na szczęście nie jestem taki, że tak powiem, niedobry i przynajmniej ja edytuję swoje let's play'e. Nie to, co po niektórzy. Hehe. Więc dobra, ponieważ był edyt, więc teraz możemy sobie pogadać w sumie trochę na filerowe tematy, tak myślę, ponieważ o tej planecie nie mam za bardzo co do powiedzenia, a jeszcze nie ma żadnej cutscenki, żebym się wyciszył, żebym tłumaczył co i jak, więc... Uznajmy, że po prostu pogadamy sobie na jakiś taki luźniejszy temat. Swoją drogą, sorry za tą kolejną śmierć. Sorry za to, że jeżeli tam słyszycie w tle wiercenie czy coś, ale nie muszę chyba mówić, że sąsiad po prostu stwierdził, że fajnie będzie se powiercić w piątek, powiedzmy po południu, bo jest godzina 12:30, kiedy to nagrywam. Oj, drugi sąsiad z kolei zbił jakieś szklane tam rzeczy, bo słyszałem jak się szkło zbiło.
Znaczy, może nie zbił, ale po prostu poszedł do śmietnika wyrzucić. Jak cywilizowany człowiek. Ale dobra, o czym to można pogadać? Moi drodzy. Moi ziomeczki. Mamy już połowę sierpnia! Kiedy ja to nagrywam, jest 16 sierpnia. Połowa sierpnia, niedługo koniec wakacji i powrót do rzeczywistości, czyli powrót do school. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na tegoroczny rok szkolny. Bo ciekawe rzeczy mogą was czekać. Nie powiem, że nie. Szczerze przyznam, że ja też wracam do szkoły. Bo dla osób, co nie wiedzą, a na pewno są takie, co nie wiedzą, wytłumaczę to w pewien bardzo fajny sposób. Więc innymi słowy, chodzę do szkoły dla dorosłych. No, będę teraz na trzecim roku i jestem na kierunku informatyka. Tak mogę się pochwalić. O, Jezus Maria, takiego czegoś się nie spodziewałem, taki wybuch. Jezus Maria. Oczywiście, że nie, no bo to jest... Bomb Glow to jest popierdółka w porównaniu do tego działa, więc... Co ja w ogóle porównuję, tak szczerze. Ale tak, no można powiedzieć, że to jest takie, nie wiem, mini studia, coś w ten deseń. Jeżeli to tak mogę ująć z moją szkołą. No to jest weekendowa szkoła, czyli chodzę w soboty i niedzielę. Z czego nie zawsze, bo zjazdy mam co 2 lub 3 tygodnie, a mój rok szkolny zaczyna się tak jak wasz, czyli tam nie wiem, 1 września albo 2 września. Mój rok szkolny zaczyna się dopiero gdzieś pod koniec września. I mówię, to jest co 3 tygodnie albo co 2 tygodnie zjazd, więc nie mam na co narzekać, szczerze powiedziawszy. I to jest dosyć ciekawa sprawa, bo nikomu się tak szczerze nie chwaliłem tym, bo stwierdziłem sobie, że no, jest to coś, co chcę robić. Znaczy, chciałem to w ogóle zostawić trochę prywatnie, bo nie wiem, jaka jest reakcja ludzi, ale biorąc pod uwagę, że w sumie jestem teraz zdania, że mam wywalone trochę w opinię takich osób, co miałyby bekę z tego powodu, to stwierdziłem sobie, że powiem w sumie, bo czemu by nie. Tym bardziej, że i tak to jest lightowa planeta. Ta, którą oczywiście teraz robimy, czyli Gaspar. Oh shit, here we go again. Dobrze, że ja wziąłem ten nanotek, bo to by się naprawdę źle skończyło. Ale no, mówię serio. Zacząłem sobie od... Rok temu w sumie zacząłem sobie chodzenie do tej szkółki i nie jest źle, tak szczerze. Nawet spoko, szkoła, ludzie są też w porządku, jest śmiesznie. Ale tutaj lagi się pojawiły, ja pierniczę. I nie, to nie jest wina mojego kompa czy tam recentrala, z którego nagrywam wam. Po prostu tutaj są jakieś dziwne dropy FPS-ów i ponoć to nie tylko ja mam coś takiego, ale wszyscy mają. No i to jest właśnie między innymi powód, dlaczego uważam, że troszeczkę kolekcja Ratcheta i Clanka, no ma te problemy, no i to ponoć nie tylko Ratchet i Clank, ale Sly Cooper też ma coś takiego. Niby gra chodzi w 60, ale tutaj zwolniła tak do 30, 25, coś takiego. I to jest takie, kurde, dziwne. Biorąc pod uwagę, że no kurde, no to jest kolekcja HD, nie powinno być takich rzeczy, tak szczerze. Ale nie będę się tutaj przywalał do Insomniaku, bo Insomniak również może błędy popełniać. To jest rzecz normalna, że popełniamy błędy. Ale zarazem jest to trochę dziwne. W tym wypadku. Wow, tory tu mamy. Co to jest? O kurde. Zbierzmy to w sobie. Now this is cool. Pilot's Helm.
Mamy to! Kurde, mamy nasz hełmik. I to chyba byłoby na tyle z tej planety, tak mi się wydaje. Chyba mamy już tutaj wszystko zrobione i będziemy mogli polecieć na planetę Orkson, gdzie tam już będą się inne rzeczy działy. Chociaż Orksona nie zrobimy do końca na 100%, bo biorąc pod uwagę, że tylko klankiem będziemy mogli się tam poruszać, o czym wspomnę, kiedy dolecimy do Orksona. Ale zanim tam się udamy, sprawdźmy, czy czasem nie ma tutaj gdzieś blisko złotej śrubki czy coś, bo jak widzicie, w tej sesji mam jakąś tendencję do łapania tych złotych śrubek, więc no, wszystko jest możliwe, I guess. A nie powiem, że nie byłoby to ciekawe, gdybym gdzieś po drodze zebrał złotą śrubkę. I of course zebrałbym ją, bo jak coś jest blisko mnie, to dlaczego mam nie zbierać tego? No to byłaby trochę głupota, gdybym tak zrobił. Zresztą ja lubię zbierać takie świecące się rzeczy, o czym już niejednokrotnie wspominałem. Ale chyba tutaj nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ja przynajmniej tego nie widzę tu nigdzie. Ale hej, spróbujmy może tutaj dolecieć właśnie. I swing shot, i spróbujmy swing shotem coś tutaj zaradzić. No właśnie, kurde, może coś tutaj będzie. A ja o tym nie wiem, ha? Trzeba myśleć, kurde, racjonalnie. Mamy tu jakiś nanotek? Nie, nie mamy. Szkoda. Szkoda, szkoda. Szkoda Simply Clever, kurde. Ej, no to po co ja tu przyłaziłem, kurde? Tu nic nie ma, ale zostałem oszukany najgorzej. Oszukanet mnie. Swing shot! Chyba, że tu gdzieś jest serio złota śrubka, a ja jej nie widzę. Wiecie, co to oznacza, jak jej nie widzę? Oznacza to, że słabiutko. No to nieźle, że tak powiem. To se nieźle poleciałem. Chcę tutaj dalej to eksplorować, czy wolę polecieć dalej? Chyba lecimy dalej, szczerze. Nic tu po nas. Raczej nie znajdę tej złotej śrubki. No chyba, że się uprę. Może zrobimy tak, dam sobie 5 minut. Jako, że na moim liczniku jest godzina 12:37. Za 5 minut powiem wam, czy udało mi się jakąkolwiek z tych złotych śrubek zebrać, albo znaleźć w ogóle. Najpierw postaram się znaleźć to. I za 5 minut wrócę na antenę i dam wam raport, czy udało mi się jakąś z nich zdobyć. Chociaż pewnie nie dam żadnego raportu i po prostu pojawię się w miejscu, gdzie będzie ta złota śrubka. Bo szczerze ciekawi mnie to, czy jest ona gdzieś blisko. Podkreślam raz jeszcze, nie robię 100%, tylko po prostu przy okazji... O Jezu, przepraszam. Przy okazji zbieram, bo jak jest gdzieś blisko, to czemu nie mam zebrać? No raczej każdy zebrałby, jakby miał gdzieś blisko taką złotą śrubę. Więc elo, widzimy się za niedługo.